Cześć. Dzisiaj będzie przegląd kolejnego magazynu LEGO, ale tym razem LEGO Star Wars. Magazyn LEGO Star Wars to nowość właściwie na tą drugą połowę 2015, no gdyż jest to numer pierwszy na właśnie 2015 i wyszedł on w sierpniu. No i cóż, dopiero teraz go wam przeglądam, recenzuję, no ponieważ nie miałam okazji wcześniej go kupić, czy też po prostu przejrzeć. No więc wyciągnijmy go z tej folii, w której się znajduje, ja już zrobiłam z dziurę. I teraz tak, mamy tutaj nasz prezent, przyjrzymy się jemu później, a gazecie przyjrzymy się właśnie w tym momencie. No dobra, jeśli chodzi o okładkę, to mamy tutaj oczywiście logo LEGO Star Wars, tutaj mamy pasek z napisem nowość, oficjalny magazyn LEGO Star Wars właśnie. Tutaj mamy Dartha Vadera, który mówi nam, że to jest to numer pierwszy na 2015 rok. Tutaj z kolei mamy informacje o jakimś konkursie, gdzie można wygrać zestawy właśnie LEGO Star Wars. Tutaj mamy informacje o prezencie, który w środku się znajduje. Jest to myśliwiec X-Wing. Mamy tutaj dwa plakaty, informacje o minifigurkach, komiksy, jakieś tam różne rzeczy. W środku mamy wstęp typu Star Wars oczywiście. Tutaj mamy spis treści. Tutaj mam przedstawienie rebeliantów, tych głównych. Jak ktoś ogląda Star Wars Rebelianci, to wie, o co mi chodzi. Tutaj mamy, zaczyna się komiks i wydaje mi się, że to jest komiks z jednego z odcinków, ale nie jestem przekonana. Tutaj mamy łamigłówkę, trzeba po prostu znaleźć różnicę między oryginalnym Sukhoi Millennium a podróbką. Ja znalazłam kilka tych różnic, ale chyba nie wszystkie. Dalej mamy dalszą część naszego komiksu. No i dalej mamy Phantom i Duch, część pierwsza. I mamy tutaj, co fajne, informacje o statkach, właściwie o statku, bo Phantom i Duch to właściwie jeden statek, tylko że się odczepiają. W każdym razie mamy tutaj również minifigurki, które w danym zestawie się znajdują. I tutaj mamy również tą próbę Jody. W próbach Jody chodzi o to, że Joda zadaje nam pytanie, no i możemy po prostu odpowiedzieć na to tak dla siebie, no po prostu zgłębiając, czyli sprawdzając swoją wiedzę Star Wars. No i czasem... albo to są pytania, albo kolejne informacje, które Joda nam zdradza. Dalej mamy na szkoleniu Ezra. Czyli kolejne łamigłówki, plakat. Mamy dwa plakaty. Z jednej strony jest Yoda, z drugiej strony jest Kanan w wersji klockowej. Dalej mamy Dartha Maula. Możemy go pokolorować. Dalej mamy kolejną próbę Jody. Tym razem jest to pytanie. Jak będą pytania, będę wam czytać. Jak brat Dartha Maula się nazywał? Oczywiście to czasami nie będę wiedzieć, nie? Ale brat Dartha Maula to Opres, nie? Savage Opress chyba. Poprawcie mnie, jak się mylę, oczywiście, nie? Dalej mamy X-Wing. Informacja o X-Wingu. Dwie minifigurki, które się znajdują nie w tym X-Wingu, oczywiście, ale w większej wersji X-Winga, oczywiście klockowej. Powierzchowną instrukcję, która składa się z trzech elementów. Mam tutaj kolejną próbę Jody, ale to jest jakaś zagadka, więc nie będę tym czytać. No i dalej mamy kolejny chyba ten komiks. I no, lećmy tam. Tutaj jest z Darth Vaderem, już to trochę dłuższy chyba nawet. Dalej mamy Jodę i informacje o Jodzie i jego minifigurki. Epizodyczne Wojny Klonów oraz Joda Mikołaj z kalendarza adwentowego. Jest tu jakiś podpis nawet. Tutaj mamy właśnie rebelianci, potrzebują właśnie ciebie, coś tam, coś tam. Aha, tu są odpowiedzi do zagadek. Tutaj mamy ten konkurs, jakieś ankietę by trzeba było wypełnić, coś takiego. Kolejny numer,
sprzedaży od 31 sierpnia. No i cóż, będzie tutaj prezent, to będzie Slave One. I jest to statek Jango Fetta chyba, mi się wydaje. Dwa plakaty będą Ezra oraz Sokół Millennium, więc fajnie. Komiksy, dwa, coś tam. Kolejny konkurs, opłatka z Darthem Vaderem. Zapowiada się fajnie. Pierwszy raz w wersji cyfrowej HD Gwiezdne Wojny, cyfrowa kolekcja filmów. Coś tam. Z tyłu mamy jakąś reklamę. Większe zestawów z serii Star Wars. No dobra, przyjrzymy się teraz X-Wingowi. Jeśli chodzi o saszetkę, to nie różni się ona niczym od tych z Ninjago. No różnią się po prostu tym, że inną grafiką i tymi rzeczami, takimi rzeczami. No więc cóż, mamy logo LEGO Star Wars, hełm klona. Tutaj mamy nasz zestaw na bardzo klimatycznym, kosmicznym tle. Podpis X-Wing od 5 lat. Z tyłu mamy ostrzeżenia oraz co fajne, rękojeść od miecza świetlnego w skali 1:1. Znaczek, że ta zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. No i nie widzę tutaj informacji, gdzie to jest, gdzie to było wyprodukowane. No dobra, więc tutaj się odkleja, jak każdą tą saszetkę z magazynów. No i wysypmy jego zawartość. No dobra, to są więc elementy. Mamy tutaj naprawdę dużo fajnych elementów. Myślę, że już teraz to bije na głowę te saszetki z Ninjago. Więc mamy tutaj szare rękojeści od mieczy świetlnych. Oczywiście tutaj nie ma mieczy, ale do tego są użyte. Klocek jednostudowy, 1:2 można powiedzieć. Mamy dużo zaczepów, które naprawdę bardzo szybko mi się kończą, więc mi się przydadzą. Takie rzeczy. No, mamy tutaj jeszcze taki klocek. Ostrości mnie chce złapać. O, jest. Że mamy tutaj z dwóch stron taki symetryczny klocek. Mamy tutaj takie płaskie, czerwone elementy jednostudowe. I takie klocki. Ja za nimi nie przepadam, nawet nie wiem, do czego bym mogła je wykorzystać. No, jakoś nie są takie mi potrzebne za bardzo. Mamy takie elementy, myślę, że dobrze znane z LEGO. I taki element. Ja nie miałam jeszcze białego, tylko czarny miałam. I znowu mnie zostać złapać. Kurde. Łap mi to mocno, no. Trochę to potrwa. O, jest, dobra. I o, taki. Nie miałam jeszcze białego, miałam czarne. I po prostu fajne, że jest tutaj taki biały. Jest taki również element. Tutaj ma taką dziurę, tutaj ma też dziurę, ale taka rzecz po prostu. I dwa serki, jeden przezroczysty, taki przyciemniony i jeden szary. No i groszek niebieski, który imituje nam głowę droida, astrodroida. Myślę, że jest to R2D2. Mały model. Jest to X-Wing i jest zrobiony nawet całkiem. Oczywiście oprócz świetnych elementów, jak na taki mały zestawik, to
bardzo fajnie on wygląda. Może niepotrzebne były tutaj te czerwone elementy, może można by było je zastąpić czymś innym, ale już tak jest, niech tak będzie, tak czy siak fajnie się prezentuje. I tak, jego funkcją właściwie jest to, że może sobie stać, to po pierwsze, po drugie dziecko może się nim bawić, że sobie lata. I są tutaj ruchome skrzydła, możemy je złożyć, możemy je rozłożyć, możemy robić z tym naprawdę różne rzeczy. Różne pozy możemy tym tutaj zrobić. Lecz tą najpopularniejszą jest ta, to jest taka poza wyjściowa i myślę, że tą pozę wszyscy znamy. Mamy tutaj kokpit, czyli to jest kokpit, tu jest głowa droida. I tutaj mamy ten kadłub, taki dziób, skrzydła. Szkoda, że te skrzydła mają takie gołe study, nie ma tutaj żadnych wygładzeń ani nic z tych rzeczy. No ale no cóż, tak wygląda od tyłu, możemy tutaj te puste miejsca, możemy tak sobie powiedzieć, że to są takie, że to jest taki silnik. No, ogólnie prezentuje się dobrze, tutaj mamy jeszcze takie gołe miejsca, ale no myślę, że jest naprawdę dobrze, jak na zestaw z saszetki z magazynu. Myślę, że to jest lepsze niż te z Ninjago, no gdyż jedyny zestaw z Ninjago, jaki do tej pory był, no to była ta zbrojownia, tak? To były ciągle minifigurki, minifigurki i minifigurki. No właśnie, skoro mówimy o Ninjago, to po tym filmiku pojawi się właśnie przegląd magazynu Ninjago. Już tak dla niecierpliwych już to powiem, że pojawi się zaraz po tym filmiku. No może nie zaraz, ale po tym. No dobra, w każdym razie uważam, iż zestaw jest, można powiedzieć, no bawialny jest. Jest bardzo fajny, mi się podoba. Postawię go sobie na półce i będzie bardzo ładnie wyglądał. Podsumowując, za cenę 10 zł otrzymujemy genialną gazetę z bardzo wieloma ciekawostkami na temat całego Star Wars bądź poszczególnych modeli czy statków. Oraz sam statek X-Wing w mikro wersji, bo jest on mniejszy od Microfighters. No, moim zdaniem na plus oczywiście cały magazyn, cały prezent, zestawik. Polecam Wam go. No i to chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!